Małgorzata Szejnert, Próba Galatei, 1977. Bogdan Głuszczak tupie, a Jerzy Obłamski, też reżyser, który mu ostatnio pomaga, wali jeszcze w podłogę drewnianym klinem. Dopóki wszyscy zgromadzeni w sali baletowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Olsztynie nie spojrzą na usta i ręce tych dwóch, a raczej trzech, bo jest jeszcze tłumacz. Głuszczak. Uwaga! Wyobraźcie sobie wielkie miasto. Wielkie, kamienne. Domy wysokie, na dole tłum, ludzie jednakowi, jak mrowisko. Macie tak chodzić jak automaty, jak marionetki. Pokazuje krok. Ktoś woła, wymachując rękami, zupełnie jak w stare kino. Głuszczak do Mirosława Ostaszkiewicza tłumacza. Powiedz mu, że tak, ale w starym kinie to wygląda śmiesznie, a tutaj ma być poważne, smutne. Środek sali jest rzekomym skrzyżowaniem ulic Metropolii. Przez to skrzyżowanie suną automaty. Głuszczak. Źle idziecie, źle. Przecież już wiecie, że można iść i jednocześnie stać w miejscu. Dużo, dużo kroków, mało, mało naprzód. Automaty znudziły się trochę. Ktoś rozpina gestem parasol, ktoś uchyla gestem kapelusz. Głuszczak tupie tak długo, aż drganie podłogi zatrzyma ich wszystkich. Teraz nie gracie jeszcze. Teraz tylko krok, jak mrówki. Ja chcę zobaczyć miasto jakby z helikoptera. Takie miasto jak Nowy Jork, jak Chicago. Byliście w Nowym Jorku, byliście w Chicago. Byli. W tym roku pojadą pewnie do Nowej Zelandii. To jest jedna z pierwszych prób do Galatei Eurydyki. Nie wszyscy będą w niej grać, ale wszyscy ćwiczą, jak zawsze. Po pierwsze muszą być sprawni, po drugie uczą się pojęć, po trzecie, co by robili wieczorami. Przychodzą więc nawet weterani, którzy zakładali zespół 20 lat temu. Siadają na krzesłach przyniesionych z foyer i patrzą na tych w baletkach po ojcowsku i melancholijnie. Każdy w tej sali ma swój znak. Wiesław Jankowski przyszedł do zespołu zaraz po szkole. Nazwano go młody. Palec wskazujący przyłożony do brody w tym miejscu, gdzie bywa w niej dołek. Krysia Sitnik nosi imię Lubi Żartować. Palec dotykający tym razem prawego policzka. Irena Walulewicz ma skrzywiony nos, dwa palce, duży i wskazujący, ujmujące czubek nosa i jakby przekręcające go lekko. Romuald Orzeł jest orłem, duży palec oparty na prawym nozdrzu, palce wskazujący i środkowy trzepoczące nad lewą stroną twarzy. Bogdan Głuszczak to blondyn, dłoń zagarniająca włosy nad uchem. Jadwiga Jankowska to żona młodego, szczątkowy gest nakładania obrączki, klepnięcie paroma palcami prawej ręki o serdeczny lewej i ten dołek w brodzie. Jankowską można także nazwać ptakiem. Za ptaka dostała nagrodę w Brnie. Chętnie to pokażę. Piskle uderzyło dziobem w skorupkę, wytrzeszczyło oczy, łebek cały drżał. Jankowska rozpina kołnierz sukienki z Teksasu. Szyjka też drży, kark nie może unieść ciężaru głowy. Wszyscy potakują. Jankowska, ona jest bardzo, bardzo dobry. Dobry jako ptak, jako Ewa w Apokalipsa, a najlepszy jako diabeł w Szopka. Siły ptaka krzepnął. Już odlepił skrzydełka, już je rozpina. Ktoś macha, że koniec przerwy. Jankowska dopowiada dudniąco, gubiąc sylaby. Koniec smutny. Przychodzi chuligan. Ptak skrzydło złamany. Koniec ptak. Zaprosiliśmy panią Małgorzatę Szejnert, która nam jako mistrzyni reportażu zechce raz skomentować i dopowiedzieć,
jakieś nieopisane wątki jej reportażu z 70, boże, ale teraz 77 czy 8 roku, próbę Galatei o pantomimie olsztyńskiej, prowadzonej wtedy przez Bohdana Głuszczaka. Ten tekst sobie przeczytamy i będzie on takim punktem wyjścia do rozmowy o tym reportażu, o tym, jak pisać reportaż, jak ten reportaż konkretnie powstał, ale też jak my mamy pisać reportaże tutaj w studium reportażu, jak formatować sobie temat, jak w ogóle znaleźć temat, jak uznać, czy jak go ocenić, czy on jest dobry, czy nie. O tym byśmy sobie porozmawiali. No i potem te tematy, które chciałbym, żebyśmy też porozmawiali o innych reportażach. Być może to wyjdzie w rozmowie tak naturalnie, bo założyliśmy, że czytamy na dzisiejsze zajęcia ze studium reportażu, czytamy cały tom, ten wybór, my właściciele Teksasu, wybór reportaży z PRL-u Małgorzaty Szejnert. To jest wybór z paru książek reporterskich, które się wtedy ukazały i tam w nim jest właśnie ta próba Galatei, jest też drugi reportaż, taki wermińsko-mazurski, ten reportaż też z 70 lat o wsi Wejsuny i Hejdzie Macoch, Wiesiak Ziarenko. W poprzedniej edycji Studium Reportażu jedna z autorek pojechała tam, jakby próbując kontynuować, zobaczyć, jaki jest ciąg dalszy tego reportażu po tych tam 30, 40, 50 latach i okazało się, że znalazła inny temat. Znalazła temat obrony kościoła w Wejsunach i ten tekst został przez teatr opublikowany. Autorką była Martyna Siudak, więc być może z tej próby Galatei, z tego całego ciągu dalszego powstanie też temat w tegorocznej edycji Studium Reportażu. Jesteśmy wszyscy na Zoomie w Olsztynie, a dokładnie w Teatrze, Olsztyńskim Teatrze imienia Jaracza. Witam też panią Marzenę Bergman, którą poprosiliśmy, która się zgodziła przeczytać właśnie próbę Galatei. Chcę bardzo podziękować. Pani bardzo podniosła wartość tego tekstu. Naprawdę. Widzę, że był dobry. Ja właściwie zapomniałam już emocje, jakie towarzyszyły temu tekstowi. To było strasznie dawno. Ja nawet nie bardzo pamiętam, skąd mi się wziął ten pomysł. Ale ponieważ ja już trochę wtedy krążyłam wokół Olsztyna, to już było po napisaniu Wsi jak ziarenko, więc ja się musiałam o tym teatrze dowiedzieć w Olsztynie, nie w Warszawie. I byłam bardzo zdziwiona, że teatr, dowiedziałam się, że on jeździ po świecie, jaka jest jego wartość międzynarodowa, że tak powiem. Tak. Nie mogłam wyjść z podziwu, że my o tym nie wiemy w Warszawie. No więc pomyślałam sobie, że trzeba o tym napisać. A poza tym miałam dodatkowy impuls, dlatego że ja mam głuchoniemego brata. On jest głuchy prawie od urodzenia i ja doskonale się orientuję, jaka jest różnica pomiędzy głuchotą nabytą w późniejszym wieku, a głuchoniemotą, to znaczy głuchotą od początku, związaną z tym, że człowiek pozbawiony jest właściwie całkowicie języka. Musi dopiero ten język budować. I za pomocą tego języka budować swoje kontakty z innymi ludźmi. To jest bardzo, bardzo wielka różnica. To zresztą mam nadzieję, że jakoś się w tym moim tekście pojawia to ograniczenie ludzi głuchoniemych. Ale wracając jeszcze do początku, to znaczy jak gdyby do powstawania tego reportażu. Może powiem w paru słowach, bo najbardziej mnie interesują Państwa pytania i myślę, że z nich najwięcej wyniknie. Ale powiem od razu tak, że ja właściwie nie zamierzałam, mimo że dowiedziałam się o teatrze i to mnie zainteresowało,
Ja nie zamierzałam właściwie pisać reportaży o teatrze. Ja chciałam napisać reportaż o głuchych w teatrze. Przede wszystkim o głuchych. I jak zaczęłam rozmawiać z panem Głuszczakiem, bo do niego się najpierw zwróciłam i on mi opowiedział o Galatei, to miałam już taką intuicję, że ta Galatea będzie metaforą, że to nie będzie tylko zwykłe przedstawienie, nad którym oni pracują, tylko to będzie jak gdyby metafora ich nadziei, ich sytuacji, ich losu, budowania siebie, budowania, wychodzenia z obcości. Tam jest w tym reportażu taki cytat o obcości, bardzo ważny. To wychodzenie z obcości i stawanie się kimś pięknym dla innych. Kiedy ćwiczyli do pierwszego programu, każdy z nich wstydził się ciała. Najpierw ciała w ubraniu, potem ciała w dresie, potem ciała w trykocie. Ale próby okazały się pracą, ciało narzędziem i zapomniano o wstydzie. Ale trzeba było imitować nagość, podkreślać fizyczność. Klasyczne arlekinady i scenariusze wywiedzione z literatury ustąpiły wielkim widowiskom plastycznym. Kaprysom według Goi, apokalipsie według Dürera raczej niż Jana Ewangelisty, tak w każdym razie chce Głuszczak. Nie słowo ma tutaj dyktować. Dyktować ma to, co widzialne. Mim ma rzeźbić i rysować w przestrzeni. Na gości nie należy się wstydzić, jeśli służyć ma sztuce. To, co jest piękne, jest czyste. Więc Ola Orłowa decyduje się być Mają nagą. Ale oni wszystko biorą tak dosłownie i pamiętają tak długo. Ola rodzi dziecko, wraca ze szpitala, przychodzi na próbę i płacze. Wypytywana rozpina bluzkę i wyjmuje piersi. Skoro te piersi nie są już takie piękne, to nie są czyste i teraz już trzeba się wstydzić? Głuszczak naprawia. Olu, one są ciągle piękne, nawet piękniejsze, tylko inaczej. Jak to wytłumaczyć? Dzisiejsza próba daje do myślenia coś całkiem nowego. Nagość moralniejsza niż ubranie? Na to, żeby zrozumieć sztukę, jest dużo czasu. Będzie wiele prób. Przez 10 miesięcy, może rok, do skutku. Przyjdą kostiumy, dekoracje, muzyka. Oni nie słyszą jej dźwięków, ale może wyczują? Słucha się nie tylko uszami. Słucha całe ciało. Czy oni czują oklaski? Zabawne pytanie. Oni już po paru minutach przedstawienia wiedzą, czy idzie w górę, czy leci do dołu. Kiedy wyczują rytm wewnętrzny sztuki, dostosują się także do muzyki i nie trzeba będzie zgrywać sztucznie ruchu na scenie z kompozycją Pendereckiego na przykład. Jeśli nie rozumieją treści do końca, nie należy się tym martwić przesadnie. Widz premiowy i tak ze zdumieniem pomyśli, oni potrafią wyrazić absolutnie wszystko, a on, taki elokwentny przecież, jest przy nich dzieckiem we mgle. Ludwik Zimmerer, kolekcjoner polskiej sztuki naiwnej, ma w swych zbiorach kilkanaście figur rzeźbionych przez głuchych świątkarzy. Tym figurom brak uszu. To, co nie służy, uległo atrofii. Zapomniano o uchu. Czyżby było tak mało ważne? Praca nad tym reportażem była niezwykle prosta i niezwykle łatwa. I zupełnie tak jak teraz pani przeczytała pięknie ten tekst, to wydawałoby się, że on wymaga, że to nie było takie proste. Tymczasem to była niezwykle prosta praca.
A jej łatwość polegała przede wszystkim na tym, że wszyscy moi bohaterowie chcieli rozmawiać i chcieli, żeby ten tekst powstał. Oni byli bardzo zaangażowani w to, co robią i bardzo z tego dumni i uważali, że to zasługuje na upowszechnienie. I chyba sobie zdawali z tego sprawę, że bardziej są znani w Olsztynie i za granicą niż w ogóle w Polsce. No i to była jeden element takiej pomocy, że wszyscy chcieli pomagać. A drugi to była niezwykła energia pana Głuszczaka, który był wspaniałym opowiadaczem. I on nadał temu tekstowi siłę, taką energię, której ja bym być może sama nie, z siebie nie wykrzesała, gdybym nie miała takiego przewodnika jak on. On i tłumacz. Może jeszcze powiem jedną rzecz, że ja nie chciałam, żeby to był tekst o sytuacji, taki artykuł o sytuacji głuchych, o kłopotach głuchych. Mhm. Ja chciałam zacząć ten tekst w taki sposób, żeby przez jakiś czas, przez przynajmniej 3 do 4 stron tego tekstu, to była zagadka. Żeby nie było wiadomo, z kim my mamy do czynienia. Żeby nie było wiadomo, że to są głusi. Słowo głuchy pojawia się dopiero na 5 stronie tego tekstu. Cała pierwsza sytuacja mogła być równie dobrze sytuacją ludzi obcojęzycznych. Ktoś tłumaczy ludziom obcojęzycznym coś, ale niekoniecznie głuchym. I to się powoli rozwija. W jakimś momencie pojawia się sprawa imion, że Jankowski to jest dołek w brodzie, że Krysia jest wesoła. No w każdym razie każdy się charakteryzuje, każdy z nich przedstawia się swoim imieniem. I tu już wiemy, że mamy do czynienia z ludźmi, podejrzewamy, że mamy do czynienia z ludźmi głuchymi, ale ciągle jeszcze nie wiemy tego na pewno, bo może to jest po prostu trupa teatralna, która w ten sposób się przedstawia, tak się bawi, że to jest taki rodzaj komunikacji zabawnej między sobą. Ale to się jak gdyby powoli, powoli wyłania, że mamy do czynienia z głuchymi. Potem już pod koniec jest już, musiałam w pewnym momencie wprowadzić pewne informacje społeczne, ale zostawiłam to sobie na koniec tekstu, kiedy już byliśmy jak gdyby zaangażowani w tą sprawę tego zespołu i ta informacja już nam nie była dla nas ciężarem, bo gdybym od tego zaczęła, no to byłoby dużo mniej ciekawe. Więc zaczęłam od takiego suspensu, który powoli, powoli się wprowadzałam ich postaci. Potem, kiedy żeśmy się do nich już przyzwyczaili i jakoś zyskali, wyobrażam sobie, że zyskali sympatię czytelników, to potem przeszłam do sprawy ich bardzo ciężkiego losu. Też nie chciałam od tego zaczynać. Nie chciałam, żeby to był taki tekst uporczywie społeczny. Więc to też wprowadzałam stopniowo i w taki sposób, żeby to nie było w tym nic czułostkowego. Trzeba się było strasznie przed tym bronić. Głuszczak. Ten człowiek tęskni do swej Galatei. Chce ją odzyskać. Chce ją zatrzymać. Rzeźbi jej posąg. Byliście w Warszawie, w Muzeum Narodowym. Byliście w British Museum. Widzieliście tam Afrodytę, jaka piękna. Ninka. Wie pani, co mówi Jankowski? Że ci słyszący, jak widzą głuchą dziewczynę, zaraz chcą ją poderwać. Nawet nie wysilają się. Myślą, że one zaraz pójdą z nimi. Głuszczak. Człowiek rzeźbi tę kobietę. I teraz wszyscy ją widzą. Żywej nikt nie widział, a imitacje widzą. Wiecie, co to jest imitacja? Ta bransoletka wygląda jak złota, a nie jest złota. Ta kurtka wygląda jak ze skóry, a jest z ceraty. Ninka. Wie pani,
Krystyna się ciągle boi, że ją ktoś oszuka. Ja jej tłumaczę: mamo, ludzie się mylą. Wczoraj dałam w sklepie 30 zł i dostałam 50 reszty. Tłumacz: Głuszczaka, co go znają tyle lat, rozliczali w Londynie z diet. Przychodzą i pytają tak szczerze, co tam jeszcze jest w tej kopercie. A on wyjaśnia: wy swoje już wzięliście i podpisaliście. To jest na wynajęcie sali, na autokar, na hotel. Nie obraził się. Przecież oni są zawsze niedoinformowani. A człowiek niedoinformowany musi być nieufny. Zgoda? Głuszczak. Więc teraz wszyscy widzą tę kobietę. Wszyscy o niej mówią. Każdy by ją chciał jakoś wykorzystać. Ktoś myśli na przykład: wygłoszę przemówienie przy tym pomniku. Przetnę wstęgę i zrobię karierę. Galatea staje się modna. Malują ją na koszulkach sportowych, na szyldach. Wszystkie dziewczyny chcą wyglądać jak Galatea. Odsłaniają nogi, albo piersi, albo pośladki. Ninka. Na tych zdjęciach w barze Wars wygląda, jakby oni grali na golasa i ludzie się gorszą. Ja tłumaczę: ludzie, stuknijcie się, to jest taki trykot cieniutki. To ludzie na to, że i tak wszystko widać. Jak się dobrze przyjrzeć, widać nawet różne felery. Że ten ma krótkie nogi, a ta jest za płaska, a tamta ma szerokie barki i grube przeguby. Ten mężczyzna do 18 roku życia był własnością wsi. Należał do inwentarza. Wychowywał się ze zwierzętami. Kiedy go przywieziono do miasta, nie wiedział nawet, że są takie czynności, z którymi należy się chować. Ta dziewczyna pochodzi z małego miasteczka. Jej ojciec milicjant został zastrzelony przez bandę. Musiała od dzieciństwa pomagać w utrzymaniu rodziny. Tamta dziewczyna, od kiedy pracuje, wypłaca się matce. Jeśli się łoży na dziecko normalne, wszystko jest w porządku. Ale kiedy utrzymuje się takie, z którym tyle zachodu, a tak mało chwały, trzeba, żeby ono odsłużyło to. Czy ta matka jest zła? Nie, ona miał dużo kłopoty. Teraz jest stary. Nie szkodzi płacić. Nie szkodzi. Głusi byli przedstawieni ze swoimi ograniczeniami, bo z jednej strony pokazujemy, jak oni wspaniale przełamują te ograniczenia, w tym grając te swoje role i współtworząc to przedstawienie. Oni są wyraźnie współtwórcami tego przedstawienia, ale jednocześnie mają mnóstwo ograniczeń i nie chciałam tego, broń Boże, zatajać, nie chciałam ich idealizować za bardzo. Chciałam, żeby oni byli prawdziwi i dlatego także zachowałam wszystkie wady ich języka. To są wady, które ja dobrze znam, dlatego że tak przez bardzo długo mówił mój brat. Mój brat mówił jeszcze gorzej niż oni, dlatego że oni już uczyli się, mój brat jest dużo starszy, oni uczyli się już w lepszych szkołach chyba. Mój brat się uczył w szkole, która właściwie nie zupełnie tam nie było dbałości o gramatykę. Tam chodziło tylko o to, żeby człowiek głuchy mógł się porozumieć na najprostszym poziomie, żeby nie był zagubiony całkowicie. Ale już nie dbano o to, żeby on się na wyższym poziomie mógł porozumiewać. I to samo zresztą wynikło w tym tekście. Ale to także jest, myślę, że to dodawało tekstowi pewien taki emocjonalny, pewną emocję, bo kiedy Jankowska mówi: ptak, skrzydło złamany, koniec ptak, to jest dla mnie przejmujące, dlatego że ona mówi to swoim własnym językiem. Zupełnie mnie zaskoczyłaś, tak trochę zbiłaś z tropu, mówiąc, że to taki łatwy reportaż, bo ja miałem zupełnie inne odczucia. Myślałem, że to właśnie niezwykle trudna sprawa, żeby jednocześnie być świadkiem pewnego procesu twórczego, tworzenia się teatru, być dopuszczonym do tego procesu, być świadkiem tego,
jako reporter, jako ktoś, kto ma to opisać. Z drugiej strony masz do czynienia z ludźmi, których ciągle się tłumaczy, masz kontakt z nim przez tłumacza i to jest jeszcze ta trudność, że to jest ten język migowy. Poza tym właśnie to, co wiesz, jest taka skłonność, o której ty mówiłaś, żeby tak osłodzić trochę, albo idealizować, albo wygładzić to, tych ludzi, co jak mówią, jacy są. I to jest też niezwykle trudne, żeby się przed tym powstrzymać. Ja nie mam żadnych skłonności w tym kierunku. Poza tym na pewno to, że miałam głuchoniemego brata, na pewno wiele pomogło przy tym tekście. Na pewno. Lepiej rozumiałam tę sytuację. Mhm. No ale jednak piszesz reportaż, próbujesz to opowiedzieć i jak sobie radzisz z bohaterem? No bo masz jakby o tyle uproszczoną sytuację, że rzeczywiście bohater jest zaangażowany. To znaczy nie masz kłopotu z bohaterem, który jest nieufny, którego trzeba przekonać, którego trzeba jakby uwieść, którego trzeba zachęcić do rozmowy, tylko to jest bohater, który chce być w tym, chce być opisany. To jest, tak było, tak? No tak, ale poza tym przecież ja miałam wielką pomoc. Przecież był tłumacz języka migowego. Ja mogłam ich pytać, a on im tłumaczył, oni odpowiadali. No to była bardzo prosta interakcja. Poza tym miałam tego Głuszczaka, który wszystko o nich wiedział i powiedział mi to. I ja już rozmawiając z nimi miałam o nich pewną wiedzę i mogłam z tego skorzystać przy zadawaniu im pytań. Poza tym mam wrażenie, że to łatwo mi tak poszło, to też ja czułam intuicyjnie, że trzeba wykorzystać to na paru poziomach. To znaczy, że ta Galatea, jak gdyby to... W ogóle nie musiałam nad tym myśleć. Od razu mi to przyszło do głowy, że ta Galatea musi towarzyszyć całemu tekstowi. Ta próba musi się przewijać przez cały tekst. Czyli to jest jeden wątek, to jest to Galatea, próba Galatei, to co mówi tytuł. Drugi wątek to są bohaterowie, uczestnicy. Ci bohaterowie, których my powoli jak gdyby wprowadzamy do tego tekstu. I że to też musi być w pewnym rozwoju, że nie od razu ich przedstawiam jako tych, którzy, że tam któryś był traktowany jako inwentarz wiejski. To dopiero później się pojawia, prawda? Ja to czułam intuicyjnie, że to trzeba tak rozwijać. Że to trzeba taką zrobić siekankę, taką siekaninę. Tu Galatea, tu rozmowa, tu znowu wraca Galatea. I starałam się także, jak już miałam ten materiał, żeby z tego materiału wynikały także takie różnice między wysokim a przyziemnym. Jest mowa o tej Galatei, ona jest jaka piękna Galateja. I w tym momencie Krysia mówi, czy Ninka mówi, że ci słyszący to zawsze chcieliby poderwać dziewczynę głuchą i myślą, że ona z nimi zaraz pójdzie. Takie sprzężenie wysokiego z przyziemnym. I to przez cały czas w tym materiale się pojawia, bo oni przecież są ludźmi, którzy mają liczne kłopoty, liczne ograniczenia. No, borykają się z, no przecież ta Krysia, która jest sekretarką w procesie Kawki, pracuje w jakiejś wytwórni, w której kwas wyżera ręce. Więc to jest ciągle, trzeba to było mieć świadomość przeciwstawiania sobie tychże, ale to jak gdyby w sposób naturalny wynikało. Małgosiu, a ja chciałem ciebie zapytać o taką cienką kreskę, taką reporterską, która biegnie przez cały tekst. Ale znaczy trudność polega na tym, że ty cały czas powtarzasz, że to było łatwe i to była intuicja i to tak sobie tak szło, jak mówisz, pewnie tak było,
ale są też inne reportaże, są inne trudności reporterów w takich podobnych światach, które trzeba opisać. Znaczy, chodzi mi o taką cienką kreskę, którą trzeba, która no, jest jednak w takich reportażach czy takich opowieściach rysowana między tym, żeby bohatera nie idealizować, ale też, żeby go nie skrzywdzić. Między jego obrazem własnym, a tym, jak my go widzimy i tym, jak on potem reaguje na ten nasz jego obraz. I to wiesz, to chyba znamy. Elementem tego po prostu naszą ludzką wrażliwość. No to musimy to za każdym razem ocenić. To nie da się tu żadnej reguły stworzyć. Tak, ja raczej właśnie chciałem... Poznajemy go jakoś i wiemy, ile on wytrzyma, prawda? Co on wytrzyma, czego on nie wytrzyma. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. A poza tym, no, można w różny sposób formułować informacje. Ona, czasami informacja jakoś dociera do prawdy, a nie jest krzywdząca dla bohatera. No, to w różny sposób można to podawać. Tu na przykład bardzo istotną informacją o tych ludziach jest ich język. Ale ja nie musiałam się wahać z pokazywaniem, z przedstawieniem tego kalekiego języka, ponieważ oni wiedzą o tym ograniczeniu, jakie mają. Oni tak mówią i oni nie wymagali, oni zresztą nawet by nie zauważyli tego zabiegu, który ja stosuję, bo oni uznaliby, że to tak jest, to naturalne, oni tacy są. Głuszczak. Teraz ja chcę to miasto zobaczyć z bliska. Już nie mrowisko, już ludzie, automaty, ale każdy osobno. Proszę wykonać ćwiczenie. Każdy automat coś niesie. Każdy czymś zajęty. Jakaś dziewczyna popycha wyimaginowany wózek. Jakiś chłopak czyta gazetę. Krysia Sitnik boryka się z ciężarem, którego nikt nie umie odgadnąć. Głuszczak do tłumacza: zapytaj, co dźwiga. Z boku zrywa się śmiech. Nieartykułowany, wysoki. Ona niesie woda. Jeden wiadro i drugi wiadro na taki patyk. Ona niemądry. W Nowy Jork woda jest w krany. Obok weteranów siedzi Ninka. Ma 13 lat. Co tutaj robisz? Czekam na Krystynę. Mówisz tak o mamie? Bo ona jest młoda. Ile ma lat? Na lata to ma 36. Głuszczak. Uwaga, opowiadam, co będzie dalej. W mieście pojawia się kobieta, piękna, naga, ale nikt jej nie widzi. Tylko jeden człowiek ją widzi, bo jest do niej podobny. Ona jest w tym mieście obca i on jest obcy. Ona jest inna i on jest inny. Wygląda tak samo jak wszyscy, ale jest inny w środku, rozumiecie? Ninka. W niedzielę chodzimy z Krystyną do kawiarni Sawa. Cały zespół tam się schodzi. Oni lubią tak poplotkować sobie. A słyszący obsiadają ich dookoła i gapią się i śmieją. Krysia bierze wtedy serwetkę i pisze: poznać głupiego po śmiechu jego. Zapytaj Krystynę, czy jest dumna, że należy do zespołu pantomimy olsztyńskiej. Ninka miga i wyraźnie wypowiada słowa bez głosu. Ona mówi, że nie, że normalnie, ale my chyba zapytaliśmy źle. W języku migowym na dumność jest taki zły znak. Ninka zadziera palcem koniuszek nosa. Ją trzeba zapytać inaczej, czy ona jest dumna w sobie, w sobie. Ale Krystyna nadal odpowiada, że nie, że normalnie. Ninko, zapytaj Krystynę, czy jest zadowolona z pracy. Jest bardzo zadowolona. Ninka, ona pracuje w pakowalni i w zimie miała rany na rękach, bo tam nie grzali, a ten klej z mączki kostnej zżera skórę i śniadanie jej tam ciągle chowali dla żartu. Zapytaj Krystynę, którą ze swych ról przeżyła najbardziej. Ona nie rozumie. Może pani inaczej zapyta?
którą rolę najbardziej pamięta. Ona pamięta wszystkie. Którą najbardziej lubi? Sekretarki w procesie Kawki. Dlaczego? Ona nie wie. Czy ty widziałaś tę rolę? Widziałam wszystkie i rozumiałaś? Apokalipsę na przykład? Jak czegoś nie rozumiem, Krystyna zawsze mi wytłumaczy. Zapytam o taką techniczną rzecz, bo tam pani prowadzi taki dialog z Ninką i on miał pewnie pokazać pewną trudność w wyrażaniu abstrakcyjnych pojęć w języku migowym. I mam pytanie, czy ten dialog się wydarzył naprawdę, czy to jest właśnie taki zabieg z pani strony, żeby pokazać tę ułomność tego języka migowego? I tu nie ma żadnych takich manipulacji. Nie, nie, naprawdę. Tak. Ta Ninka zresztą bardzo mi się przydała. Ona też no, reprezentuje taką ważną rzecz. Te dzieci głuchych, które im pomagają. Kasia Arszkowska. Przepraszam. Dobrze, to ja mam takie pytanie. Bogdan Głuszczak, który jest oczywiście ważną postacią w tym reportażu, jest w tekście postacią drugoplanową. W sensie on nigdy nie rozmawia z panią, on się nie wypowiada do pani, tylko słyszymy, jak on mówi do aktorów podczas próby. I jak dla mnie przedstawiła go pani w ten sposób, że ważniejsze jest nie to, co mówi, ale jak mówi, jak dobiera słowa, jak tą fabułę upraszcza i jak ją przekazuje tak, żeby mieć pewność, żeby zrozumieli. I mam takie pytanie, kiedy pani podjęła tę decyzję, że lepiej go przedstawić w ten sposób, niż z nim porozmawiać i mieć jakąś jego opowieść, że równie dużo, a może i więcej, dowiemy się przez obserwację jego działań, niż przez rozmowę z nim. Tak, od razu byłam przekonana, że trzeba go przedstawić w działaniu, w tym, co on robi, a nie to znaczy w tym, co on mówi, bo jego praca wyrażała się właśnie w tym mówieniu do nich, że to jest najważniejsze, że cała jego osobowość z tego wynika, z tych tekstów. Znaczy nie cała, no ale w każdym razie zarysowuje się w tym, co on mówi. I to jest najważniejsze dla jego osoby. To jest najważniejsze to, co on z nimi robi. Mówi to pani, jakby to było proste i intuicyjne, a dla mnie to jest po prostu kunszt, więc bardzo doceniam. Nie słyszę, że coś... Mówi pani, jakby takie decyzje były proste i intuicyjne, a myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich to jest taki kunszt, który bardzo doceniamy, to podejmowanie takich decyzji. Ale wie pani, ja już wtedy byłam dość doświadczoną reporterką, kiedy pisałam ten tekst. Ja już miałam za sobą dużo tekstów, także ta intuicja oczywiście wynikała już z pewnego doświadczenia reporterskiego, a nie dlatego, że ja się z nią urodziłam. Tak, słucham. Dzień dobry. Mam pytanie, czy to była jedna próba, to co pani opisywała? Czy to było kilka prób, których była pani obecna? Czy to jedna, tak jak... Jedna, ale muszę jeszcze się do tego państwu przyznać, że ja nie widziałam w ogóle żadnego gotowego przedstawienia tego teatru. Nie miałam okazji. Widziałam tylko zdjęcia. Ale ta próba była wystarczająco poruszające to, co słyszałam, żeby już móc się odważyć na ten reportaż. Głuszczak do tłumacza. Uważaj, bo teraz będą zawiłości. Ten człowiek, który jest inny, zaczyna kochać tę kobietę. Wtedy ona znika, bo to nie była żywa kobieta, to była idea. To była myśl tego człowieka. To było jego marzenie. To było to, co w nim najlepsze. I teraz on tęskni. Tłumacz. Przekładało się trudniejsze teksty. Podczas prób do apokalipsy musiał na przykład powiedzieć migami księga żywota, klucze śmierci i piekła. I żyjący byłem umarły. Musiał mówić o bestii wychodzącej z ziemi, której dano moc zakłócić pokój
i której przekazana była siła i tron i wielka moc. Zresztą słuchacze pomagali mu z całych sił. Kiedy czytał o bestii, zapytano, to tak podobnie do Hitler? I sprawa była wyjaśniona. Łatwiej zresztą przekładać apokalipsę niż wystąpienia na akademiach. Tłumacz mówi, że nie zdarzyło się jeszcze, by ktoś, kto przemawia do głuchych, przygotował się do tego choć trochę. Nikt nie chce zrezygnować z uczonych wyrażeń. Nikt nie chce upraszczać stylu. Tłumacz rozwija w myśli te opakowania i słyszy z prezydium: migaj, na co czekasz? Działacze Związku Głuchych sami znają migi i sami czasem tłumaczą swe teksty. Pełno w nich słów, które trzeba litera po literze pisać w powietrzu, bo język migów ich nie zna. I głusi nie znają ich też i wcale im nie są potrzebne. Najgorzej jednak tłumaczyć dla sądu. Ostaszkiewicz był przez wiele lat biegłym w sprawach, w których stawali głusi. Wreszcie zrezygnował. Co mam robić, kiedy oskarżony o zabójstwo nie rozumie nic? Jest analfabetą. Nie czyta pisanego, nie czyta z ust. Nie zna migów, nie zna kalendarza. Ja go o nic nie umiem zapytać. On mi nic nie umie powiedzieć. Więc kto mu może pomóc, jeśli nie pan? Nie wiem. Ktoś bliski. Tłumacz jest spikerem olsztyńskiego radia. Nauczył się migów dla brata. My jesteśmy bardzo związani, nas dwóch. Tadeusz Ostaszkiewicz ogłuchł w niemowlęctwie. Od dziecka bawił się w teatr. Mając 19 lat, grywał z kolegami po łódzkich podwórkach. Mieli rekwizyt, pistolet utoczony przez znajomego tokarza. Był początek lat 50. i Tadeusz poszedł tę sztuczkę odsiedzieć. Siedział do rehabilitacji, a potem pojechał do Olsztyna, gdzie dostał pracę i założył pantomimę olsztyńską. Był pierotem upamiętnionym przez Jerzego Ziarnika w filmie W kręgu ciszy. Był Józefem K. w Procesie, Modestem Aleksiejewiczem w Annie na szyi według Czechowa, Janem Ewangelistą w Apokalipsie, Goją w Kaprysach. Dziś siedzi koło Ninki w ławce weteranów. Ninko, zapytaj, kto jest życzliwszy dla głuchych, kto bardziej cierpliwy, młodsi czy starsi? On mówi, że stosownie do wieku. Dla niego starsi, a dla Jankowskiego młodsi. A ja uważam, że ta starsza generalicja jest lepsza. Ja mam pytanie, które nie dotyczy reportażu Próba Galatei, a dotyczy reportażu, który też jest mi bliski mojej rodzinie. Chodzi o reportaż My, właściciele Teksasu. Tam jest taki fragment, w którym świadek bohaterki domaga się od pani wyjaśnień i pani pisze tak. Muszę długo tłumaczyć, dlaczego zajęłam się tą sprawą, czemu to służy. I jak zawsze, gdy mi zadają podobne pytania, nie umiem odpowiedzieć przekonywująco. Co zrobić, żeby brzmieć przekonywująco, żeby wzbudzić zaufanie w rozmówcy i żeby nas po prostu właśnie nie przesłuchiwał jak na takim przesłuchaniu gdzieś w prokuraturze. No, to za każdym razem zależy od rozmówcy. Ale myślę, że przede wszystkim umówmy się, że nie mówimy w ogóle w tej chwili o reportażu śledczym, bo to jest zupełnie inna para kaloszy. Że mówimy jednak o reportażu tak zwanym literackim, no, który, w którym oczywiście tu też czasami robimy śledztwa, ale nie robimy śledztw takich... że tak powiem, kryminalnych. Nie robimy dochodzenia. Nie robimy, na ogół nie robimy. Czasami pisze się coś w rodzaju śledztw społecznych. No na przykład, jeżeli się pisze o nadużyciach, nie wiem, w domach dziecka czy w internatach, no to wymaga to już pewnych technik śledczych także. Ale może dzisiaj mówmy o zwykłym, normalnym reportażu, który nie wymaga takich kwalifikacji szczególnych. To ja myślę, że przede wszystkim trzeba się jak najwięcej dowiedzieć
o tym bohaterze, z którym będziemy mieli do czynienia i o tej sytuacji, w jakiej on się znajduje. Jeżeli ten bohater zorientuje się, że przychodzimy nie po to, żeby mu zająć pół godziny i napisać byle co, tylko że przychodzimy z poważnym zamiarem, to znaczy przychodzimy przygotowani, przychodzimy z jak gdyby z uczciwą intencją zdobycia od niego informacji, które są z takich czy innych powodów wartościowe i musimy się zastanowić, jak mu wytłumaczyć, że one są wartościowe. Jeżeli nie potrafimy im wytłumaczyć bohaterowi, że one są wartościowe, to może one nie są wartościowe. To znaczy może nie warto pracować nad takim tematem. Ja w pewnym momencie postanowiłam napisać książkę o Śląsku. Bardzo mało o Śląsku wiedziałam i to był właściwie główny powód, dla którego postanowiłam ją napisać. To wyszło pod tytułem Czarny Ogród, to jest wielka książka. I zdawałam sobie sprawę... Proszę, pokazuję, o. Tak. Że to nie będzie łatwe, dlatego że nie będzie łatwe pozyskanie zaufania Ślązaków, zwłaszcza w okresie, kiedy na Śląsku zaczyna się zamykanie kopalń, jest nieufność do centrali, do wszystkich, nieufność do prasy i tak dalej, i tak dalej. I ja wtedy, jak zaczęłam zbierać materiał o Giszowcu i o Nikiszowcu, to bardzo solidnie się do tego materiału przygotowałam. I szłam do ludzi z konkretnym pytaniem o jakąś sytuację, że oni tu mieszkają już od dawna, niech oni mi opowiedzą o tym, co tu się stało wtedy i wtedy, jak to wyglądało, to miejsce. Nie zaczynałam od osobistych pytań, zaczynałam od takich pytań, od jakich by zaczął może historyk. I oni wiedzieli mniej niż ja. Oni się zorientowali, że ja wiem więcej niż oni. I zaczęli mnie wypytywać. Ja zaczęłam być informatorem. I po tym takim wprowadzeniu, kiedy oni się zorientowali, że jestem poważną osobą, a nie myślę tylko o tym, żeby na nich zarobić jakieś pieniądze, jakieś informacje, to oni dopuścili mnie już do informacji, na których mnie zależało, których nie znałam. No to już powoli wchodziłam do tych domów jako znajoma. Do tego stopnia, że w pewnym momencie pani otworzyła stary zegar i wyjęła paczkę listów z Wehrmachtu schowanych w werku i pokazała mi te listy z Wehrmachtu od swojego męża. Ale to wymagało dość długiej pracy. I zaczęło się od tego, żeby mi opowiedzieli, jak to wyglądało. To było kiedyś jezioro, jak to wyglądało, dlaczego teraz nie ma tego jeziora. A, bo to wody uciekły, bo kopalnia. No w każdym razie nie zawsze trzeba zaczynać od tego, co się naprawdę chce uzyskać. Często pisząc reportaże, pani formą już tego reportażu nawiązuje do treści. Chodzi mi o to, że na przykład, no nie wiem, jak jest o stołówce, to jest to podzielone menu, prawda, że wiemy, jak się to zmienia dni, że jak jest o w Ursusie mamy ten plan dnia, jak jest, było to śledzenie losów gazety poprzez bohaterów, prawda, że jest często nawiązanie już takie formalne, co do tego, i mam takie pytanie, czy pomysł, jaką formę ma to przybrać, ma pani już na starcie? Czy to się, że, no nie wiem, no to jest absurdalny pomysł, co ja teraz powiem, ale przypuśćmy, że ja mam temat dworzec, to podzielę sobie łatwiej komunikatami dworcowymi. To ja wiem, teraz tak sobie strzelam po prostu, ale chodzi o to, czy po prostu to się wynikało, w trakcie się rodziło taki pomysł, żeby akurat formę tak dopasowywać do treści. Czasami mam pomysł na starcie. Ta stołówka, gdzie jest to menu, to od razu wymyśliłam, że to mi zbuduje ten materiał. Ale na przykład, jak pisałam książkę Czarny Ogród o górnikach, to byłam po prostu
Strasznie długo mordowałam się nad formą, strasznie długo. Miałam ogromny wór materiału. Miałam mnóstwo zebranych relacji, miałam mnóstwo dokumentów, miałam mnóstwo kronik i właściwie ciągle nie wiedziałam, co z tym począć. I w końcu wybrałam najbardziej trywialny sposób, to znaczy chronologię wydarzeń. I na chronologię wszystko oparłam. Strasznie długo się przed tym broniłam, bo wydawało mi się, że to jest za trywialny pomysł. Że chronologia to już jest takie prymitywne, no po prostu, no, brak pomysłu. Ale okazało się, że ta chronologia wszystko wytrzyma pod jednym warunkiem. Jeżeli tę chronologię będziemy tak budować, żeby materiał zawarty w tych okresach czasowych był na tyle żywy i bogaty, żeby się bronił. No i to się obroniło jakoś. Oni zarabiają nieźle. Te 16 osób z zespołu, które pracują w spółdzielni Gwarancja, mają średnio nie mniej niż 4,5. Piotr Jurylik, wiceprezes spółdzielni, mówi o nich: to są dżentelmeni. Od czego oni wyszli? Pyta. Byli pomocnikami szewców, krawców, cholewkarzy, bez żadnej przyszłości, co zgarbieni siedzą i kurz łapią. A myśmy ich przyuczyli do męskiego zajęcia. I teraz oni są ślusarzami, tokarzami, narzędziowcami. Wszyscy zrobili czeladnika, a paru mistrza. Otto Dziękowski przyszedł do nas jako analfabeta. Jest mistrzem narzędziowcem, ożenił się ze słyszącą dziewczyną, przystojna babka, i ma zdrowe dziecko i nawet odznakę zasłużonym dla Warmii i Mazur. A jak ubrani chodzą? Pani widziała? A jakie mają meble? Ja o nich mówię dżentelmeni nie dlatego, że oni sobie spacerowali po Piccadilly. Oni u mnie nie mają żadnych bumelek. Ich wydajność przekracza średnią wydajność załogi prawie o połowę. Myśmy ich usamodzielnili ekonomicznie, a magister Bogdan, myślę o Głuszczaku, przykleił im znak Q. Głuszczak. Wszyscy teraz widzą Galateę, ale nikomu nie chodzi o ideę, o myśl. Ona jest dla nich tylko jak przedmiot, jak rzecz. Patrzą na nią jak zwierzęta, jak psy, którym rzucono jedną kość. Każdy chce mieć Galateę na własność. I urządzają licytację. Najbogatszy kupuje Galateę. A teraz uwaga, ten, kto kupił Galateę, ubiera ją. Nakłada jej podwiązki, pończochy, majteczki. Ona była czysta, a oni ją ubrudzili, rozumiecie? Chciałbym cię trochę zadać pytanie o bohatera, ale też sytuację reportera. Wiesz, co robić, kiedy jamnik zżera reporterce pończochę, zżarł jedną już pończochę, zabiera się za drugą, a jeden z rozmówców zaklina ciebie, żebyś nie pisała, że nie wolno tobie napisać nic na ten temat, którym się zajmujesz. Co wtedy reporterka robi? No to zależy. Jeżeli to jest jego sprawa osobista, ja doszłam do jakiejś osobistej, intymnej sprawy i on prosi, żeby o tym nie pisać, no to może trzeba ulec i nie pisać. Ale jeżeli ja wiem, że to jest sprawa ważna społecznie, a on sobie życzy, żeby o tym nie pisać, dlatego że ma w tym jakiś interes, no to jednak może trzeba pisać. No to trzeba to ocenić za każdym razem indywidualnie. Bo to jest wątek z My właściciele Teksasu, ze sprawy Dębickiego, nawet radzisz się Kąkolewskiego trochę, potem jest taki telefon do Kąkolewskiego. Kąkolewski w ogóle mi nadał ten temat, to się zaczęło od Kąkolewskiego. Jemu się nie chciało robić tego tematu, bo on by miał wtedy co innego do roboty i on zresztą nie podejrzewał, jaki potencjał ma ten temat. I on mi go łatwo sprzedał, on mi dał kontakt do mecenasa Ryńcy. I od tego się to zaczęło. To przecież ogromny temat, wspaniały. Jesteśmy właśnie przed takimi zajęciami na temat pracy z bohaterem.
jak są granice, wiesz, tej intymności i opisywania bohatera. W tym zbiorze My właściciele Teksasu jest taki tekst Ozdobić życie. O tej willi w Łodzi, prawda? Tak, w Łodzi chyba. Tak. I to jest takie niezwykłe, że ty dajesz głos komuś, to jest troszeczkę po takiej drugiej stronie barykady estetycznej może. Jest w takiej sytuacji takiego kogoś obciachowego, czy kogoś no, takiego producenta kiczu, ale dajesz mu taki głos, kiedy on się wspaniale broni. Znaczy on jakby opowiada, staje się takim bohaterem tej sytuacji. No tak, bo to jest cudowny kicz. On rzeczywiście powinien być wpisany do rejestru zabytków. Ja jeszcze wtedy, wiesz, że ja bym teraz chyba napisała inaczej ten reportaż, bo ja wtedy uważałam, że to jest rzeczywiście godne obrony, ale broniłam tego tak mało energicznie. Ja teraz bym energiczniej broniła tej willi, tego bohatera, ale i tak mi się udało, dlatego że on dostał na tę willę jakiś potworny domiar, a wskutek tego mojego reportażu zmniejszono mu ten domiar o połowę. No tak, ale jak się pracuje z takim bohaterem, wiesz, który no, nie jest z naszej bajki, który, no wiesz, opowiada, jak te tralki odlewał, ten tawot, tam używał jako izolacji w tych formach, potem malował tralka po tralce, farbą olejną, żeby wyglądały te tralki jak z marmuru. No i słuchasz tego, prawda? Ale słuchasz, tam nie śmiejesz się z tego. To jest godne podziwu. To jest godne podziwu. Ten człowiek robi coś, co może się spodziewać, że nie będzie dobrze przyjęte przez otoczenie, bo jest inne, bo jest no jak gdyby wbrew panującej estetyce i nie tylko estetyce, tylko w ogóle wbrew ustrojowi, który przecież wszystko gleichszaltuje, a on buduje coś absolutnie innego. To jest wyzwanie, 1400 tralek ustawić na tarasach. No przecież to jest potworne wyzwanie, ale jednocześnie to jest jego marzenie, to jest tak jak z tą Galateą. On o tym marzy, żeby mieć coś takiego innego, dziwnego. On ma duszę artysty, chociaż jest, no to jest kicz, no, ale on jest artystą kiczu po prostu. Teraz w dzisiejszym świecie byśmy to docenili, wtedy kicz już jest rodzajem sztuki, występuje w muzeach sztuki nowoczesnej. Wtedy żeśmy mieli inny stosunek do kiczu i dlatego ja go broniłam tak dość delikatnie. Teraz ja bym go broniła z impetem, naprawdę. Tak, ale chodzi mi troszeczkę też o ten moment, kiedy pukasz tam do tych drzwi, czy dzwonisz. No pukam, dlatego że on doznał ciężkiej obrazy. Jego strasznie obrażono. Jakaś idiotyczny artykuł się ukazał w gazecie. Z tym, że za ten idiotyczny artykuł autor został skazany, zdaje się, na jakąś grzywnę przez sąd. Ale potem się odegrał ten autor, robiąc wystawę. I na tej wystawie pokazano jakieś karykaturalne rysunki, które obrażały autora tej willi, jego żonę, cały ten jego wysiłek twórczy został ośmieszony i przez autorów wystawy, przez twórców wystawy i przez widownię. Więc on był strasznie, strasznie obolały. I kiedy ja do niego zapukałam, to ja zapukałam z dobrą wiarą, żeby porozmawiać z człowiekiem obolałym, co też go spotkało i żeby mi pokazał, co on tutaj dokonał. I on mi on miał do mnie zaufanie, on mi zaufał. Zaufał, że ja jakoś mu pomogę w tym jego nieszczęściu, ale przede wszystkim on chciał się także popisać, pochwalić tą willą, ponieważ to była jego duma. On mi ze szczegółami, zresztą jeżeli Państwo to czytali, to nie będę opowiadać, ale właściwie cała ta opowieść składa się właśnie ze szczegółów. Tam jest taki bardzo
intensywny szczegół, który polega na tym, znaczy z grubsza biorąc, że on chce, żeby świat był szczęśliwy, a będzie szczęśliwy, jeśli będzie złoty. W związku z tym on wszystko złocił w tym swoim mieszkaniu. U podstaw tego było coś, o czym ja nie napisałam. Nie napisałam, bo no jakoś uważałam, że to jest zbyt intymne. Ta willa była czymś w rodzaju pomnika dla jego córki. Ta córka umarła. To był straszny dramat jego życia. I on po pierwsze chciał zapomnieć o tym dramacie przy tej gorączkowej pracy nad tą willą, a poza tym wyobraził sobie, że to jest taki jego prywatny, intymny pomnik pamięci dla tego dziecka. Ja to jako czytelnik trochę się czuję urażony, że mnie pozbawiłaś tego ważnego... Ja się z tym jakoś borykałam, pisać o tym czy nie pisać, ale ja czułam, wiesz, wewnętrznie, że ja nie powinnam o tym pisać. Może powinnam, no wiesz. Ale powiedziałaś. Ale nie napisałam. bo wiesz, bo to jest strasznie... Bo ty, tobie tak, tam przy Galatei powiedziałaś intuicja, tu, że miałaś to taką, takie gotowe zaufanie, tą gotowość tego bohatera, a to jak tak sobie wrócimy do naszych sytuacji reporterskich teraz, które nas czekają, to jest właśnie to nas też onieśmiela i jakoś tak też czasem zniechęca, że czeka nas rozmowa z kim. Co? Bo ja myślę, że teraz jest dużo, dużo trudniej. Ja myślę, że nam było dużo łatwiej pisać te reportaże. Bo co? Bo bohater był bardziej naiwny, czy bohater był nieuzbrojony? No, choćby RODO. Czy nie macie problemów z RODO? Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak teraz reporterzy pokonują to RODO. Opowiem wam, co ja miałam z RODO. Ja napisałam reportaż, on jest chyba nawet w tym zbiorku. O Emilii Święcickiej, to się nazywa Ulica z Latarnią. Emilia Święcicka, głuchoniema mieszkanka Łodzi, która wychowała szczęśliwie całą rodzinę i jest szczęśliwą, spełnioną osobą. Niewidoma, prawda? Słucham? Niewidoma, prawda? Niewidoma. Niewidoma, tak. I ja miałam w zeszłym roku spotkanie autorskie w Łodzi, właśnie poświęcone łódzkim tematom, które pisałam. Wobec tego ja postanowiłam zaprosić Emilię Święcicką na to spotkanie i wyobraziłam sobie, że będzie to niezwykle ciekawe dla wszystkich słuchaczy i widzów, że przyjdzie głuchoniema osoba, która była bohaterką takiego reportażu, który wszedł do zbiorku, no jakiś ma też życie ten reportaż. I okazało się, że RODO chroni przede mną jej adres i telefon. Ja tłumaczyłam, dlaczego mi to jest potrzebne. Przedstawiałam się, prosiłam, zajrzyjcie do Wikipedii, sprawdźcie, kim ja jestem, że to nie jest żadna intryga. Sprawdźcie, kim jest Emilia Święcicka, możecie to zrobić. Znaczy, jak Emilia Święcicka funkcjonuje w tej książce. Że ja mam tu spotkanie autorskie, sprawdźcie, jest zapowiedziane w prasie. Blok kompletny, żelazna kurtyna. Nie dowiedziałam się tego, ale okazało się boczną drogą, dowiedziałam się przez kogoś i ona przyszła na to spotkanie, była jego prawdziwą ozdobą. Pomóż nam, jak sobie poradzić z tym RODO i z tym takim nieufnym bohaterem, który jest wyposażony w taki osobisty PR, pilnuje tego swojego wizerunku, już zwariował nawet na punkcie swojego wizerunku, a tu reporter to musi do niego zapukać i otworzyć go na szczerą, prawdziwą rozmowę. No wiesz, ja ci powiem, ja już nie trudno mi udzielać współczesnych rad, bo ja już od dawna nie piszę reportaży od czasu, kiedy wprowadzono RODO, nie napisałam już ani jednego reportażu, ale to nie tylko RODO, jest wiele innych chyba elementów. Ja
jak zbierałam materiał do tych reportaży w PRL-u, to ja wiedziałam, że ludzie zdają sobie sprawę z istnienia cenzury. I od czasu do czasu opowiadali mi najrozmaitsze rzeczy, które były całkowicie niecenzuralne, to znaczy co oni myślą o tej władzy i tak dalej. Bez skrępowania mi to opowiadali. A opowiadali bez skrępowania, bo wiedzieli, że to i tak nie przejdzie. Ja i tak tego nie napiszę. Mhm. Poza tym w społeczeństwie nie było takich podziałów, jakie są teraz. Wszyscy równo nie cierpieli tego ustroju. A teraz, no jak na przykład dotrzeć do tych, jeżeli się pisze do prasy około opozycyjnej, prawda, czy wręcz opozycyjnej, jak dotrzeć do takich miejsc, w których mieszkają głównie ludzie związani z PiS-em. Przecież o nich się powinno pisać. O nich się powinno pisać. Powinno się... Mamy za mało tekstów, które interesują się nimi w sposób głębszy niż tylko krytyczny. Trzeba głębiej. A jak dotrzeć? Bardzo trudno. Głuszczak. Orfeusz zrywa z Galatei to brudne ubranie. Chce ją ocalić. Chce ją wyrwać tłumowi. Opowiadałem wam, że Orfeusz z legendy został rozszarpany. A teraz tłum rozszarpuje Galateę Eurydykę. Staje się ona kupą gruzu, kamienia. Ale Orfeusz chce walczyć o swoją ideę i zaczyna lepić posąg na nowo. Proszę Mirosława Ostaszkiewicza, żeby mi pokazał słowo teatr w języku migowym. Tłumacz rozkłada szeroko ręce i porusza nimi, jakby chciał zatoczyć krąg. Teatr. Coś wielkiego. Poproszę ciebie o taki komentarz do tych tekstów, które operują, których bohaterem jest bohater zbiorowy, albo jest wielu bohaterów, prawda? Jest ten twój słynny tekst o Ursusie, tak. Kiedy nawet taką równoczesność prowadzasz, prawda? Że ktoś tam robi herbatę sobie, wstaje o tej 3:50 czy tam 3:30, a tamten jeszcze śpi, a tamten też już jest w drodze i tamci spotykają się w tej narzędziowni, potem wiesz, wchodzą jeszcze komplikacje, bo są jeszcze rodziny, w których też się coś dzieje. Wtedy jak takich bohaterów, po pierwsze przekonać do tak dokładnej opowieści, takiej wiesz, no bardzo osobistej, i jak ich w ogóle przekonać do udziału w takim reportażu? Tak, to rzeczywiście, to był reportaż zupełnie inny niż Galatea, to znaczy tu miałam rzeczywiście intuicję i łatwość, a tam musiałam bardzo jednak to wypracować, popracować nad tym pomysłem. Najpierw to się zaczęło od tego, że ja zobaczyłam jakąś chyba kronikę filmową i tam był obraz odlewni w Ursusie. I to był obraz piekielny, po prostu piekielny. I ja zaczęłam się zastanawiać, jak to można w ogóle pracować w takim piekle. No a wiedziałam, że Ursus to jest przecież wielka fabryka, produkuje traktory, ma tradycję jeszcze nawet nie międzywojenną, ale prawie koniec XIX wieku, ogromny zakład. No. Jest tam tematów bez liku. No trzeba by się zainteresować tym Ursusem. No i rzeczywiście pojechałam tam, porozmawiałam z dyrektorem. To było w 73 roku. Ja miałam wtedy już poza sobą taki słynny reportaż Mitra pod kapeluszem o arystokracji. I tak się składa, że dyrektor Ursusa ten tekst czytał.
Wobec tego on mnie nie zlekceważył, tylko zainteresował się tym moim pomysłem, że ja chcę napisać coś o Ursusie. No i ja się zaczęłam przyglądać temu Ursusowi tak z grubsza, czytać o nim, rozmawiać właśnie z ludźmi, z inżynierami jakimiś, ale ciągle szukałam tego tematu, bo zorientowałam się, że ja o tej odlewni nie napiszę. Dlatego, że to jest takie piekło, że właściwie zrobienie reportażu o nim przerasta moje możliwości. A poza tym tam jest potworny hałas, tam jest potworny brud, tam nie ma pola do rozmowy. Więc właściwie ja tam padnę przy tym temacie. Ale zainteresowałam się narzędziownią, bo powiedziano mi, że narzędziownia to jest arystokracja fabryki, żeby z tej narzędziowni, w której pracuje bardzo dużo ludzi, wybrać parę osób, które zbudują mi reportaż, to musiałam najpierw sprawdzić, jakie ludzie pracujący w Ursusie mają kłopoty. I po pierwsze dowiedziałam się, że największym kłopotem są dojazdy do pracy. Że drugim największym kłopotem to są mieszkania. Że trzecim największym kłopotem to są wybrakowane narzędzia, które oni dostają. Że trzecim kłopotem jest, tak może nie tyle kłopotem, co takim problemem jest także uzyskanie wyższych kwalifikacji i awansu. I pomyślałam sobie, że ja w tej narzędziowni muszę znaleźć takich ludzi, na których będę mogła powiesić jak gdyby te problemy Ursusa w taki sposób, żeby pokazać to nie jako problemy, tylko jako kawałek życia tych ludzi. No i dowiedziałam się, że w tej narzędziowni szefem podstawowej organizacji partyjnej jest taki i taki człowiek, którego lubi ta załoga narzędziowni, że oni go lubią. I on powiedział, wie pani co, jest tu taka jarota, której już dawno powinniśmy dać mieszkania, a ciągle jest bez mieszkania. Jest tu taki Piutkowski, którego dojazdy nam po prostu... Okazało się, że to jest bardzo porządny gość, ten facet z tej podstawowej organizacji partyjnej, że naprawdę ich wszystkich zna. No i za jego pomocą ja wybrałam tą piątkę ludzi, z którymi zaczęłam rozmawiać. Najpierw zostałam wprowadzona oficjalnie przez inżyniera Haslingera. Została wprowadzona otwarcie na tą halę narzędziowni jako dziennikarka, która chce się tutaj przyjrzeć pracy i tak dalej. Z tego ja zaczęłam podchodzić do tych stanowisk, przy których pracowali ci moi bohaterowie. I zaczęłam ich pytać o ich pracę, a co pan dzisiaj robi? No i oni mi zaczęli opowiadać o tej pracy. I ta jedna z, ta jarota to chyba była brakarką. I ona mówi, proszę pani, wie pani co nam dzisiaj przywieźli? Przywieźli nam dzisiaj nakrętki, śruby bez tego, co się tam kręca, śrubokręt, takie bez główki te. Śruby bez główek nam przywieźli. Wie pani? Wie pani, do czego to dochodzi? No i w ten sposób ja się zaczęłam do... A Przybylski na przykład. Przybylski, stary narzędziowiec. On był właśnie takim przykładem starego, doświadczonego narzędziowca, mistrza, z którym się wszyscy liczyli. Ten Przybylski mówi, wie pani, ja mam kłopot. Bo ja się boję, że tu przyjdzie kontrol. I oni... Dopatrzą się, że ja mam zapasowe narzędzia, a tu nie wolno mieć żadnych narzędzi dodatkowych. Tu można mieć tylko narzędzia, takie są przepisy, tylko narzędzia, które mamy na fabrycznym wyposażeniu. A ja mam tu całą szufladę narzędzi, które sam zrobiłem. Bo te, co są na wyposażeniu, to nie całkiem są dobre. Ja musiałem niektóre rzeczy sam zrobić. Ja sobie utoczyłem to. I trzymam to w tej szufladzie. No więc... Małgosiu? Powoli zdobywałam zaufanie i z troską się pochylałam nad tą pracą.
i nad tymi kłopotami, ale potem zdałam sobie sprawę, że jednak to wszystko to jest coś w rodzaju produkcyjniaka, a ja nie chcę mieć produkcyjniaka. Wobec tego zaczęłam ich podpytywać o życie prywatne. Ja tam przychodziłam i przychodziłam. Ale ty, przepraszam, mogę tylko ci przerwać na moment, ale no. Czy ty, bo chodzi mi o takie wyjęcie bohatera z jego środowiska, to znaczy na ile trzeba wziąć takiego bohatera na bok i poznać jego historię, porozmawiać, a na ile to się da w tej fabryce, przy tym warsztacie pracy, z nim porozmawiać i zdobyć taką pełną opowieść, która ci wystarczy. Wiesz co, nie wystarczy, trzeba potem ich odwiedzić. Ja nie wszystkich odwiedziłam, paru odwiedziłam, ale to mi wystarczyło, nie musiałam wszystkich. Chyba odwiedziłam 3 osoby. Odwiedziłam przede wszystkim tą z tym strasznym mieszkaniem, tą Jarosław, która tam to też tam jest nieskończona ilość szczegółów, no na przykład to, że dzieci Jaroty siedzą na podłodze i wydłubują, bawią się w ten sposób, że wydłubują pył z podłogi, bo ta podłoga leży po prostu na ziemi, to taka jakaś na pół lepianka, w której ona mieszka. No w każdym razie ja potem sobie zdałam sprawę, że to naprawdę będzie ciekawe, jeżeli to ten reportaż będzie się składał z całego dnia życia, od początku do końca. No i jak oni się rozgadali i się do mnie przyzwyczaili i jakoś też mi zaufali, to nawet no sobie chowałam te rozmaite szczegóły, żeby z nich zbudować opowieść. I żeby to miało puentę i na przykład zachowałam sobie bezcenny szczegół, którym był sufit tego sekretarza organizacji, dziura w suficie tego sekretarza organizacji partyjnej. Bo on mi powiedział, że on się dzisiaj spóźnił do pracy, bo on musiał się uporać z tym sufitem, z którego mu się woda lała. Bo tamten była próżnia, przestrzeń taka, nie wiem czy czytaliście ten reportaż. Tak. I on zrobił, lała się woda, więc on postanowił zrobić dziurę, żeby ta wilgoć cała wyciekła. Jak zrobił dziurę, to woda się zaczęła lać i lać i lać i on musiał zaszpuntować korkiem. I no, spóźnił się do pracy właśnie z tego powodu. I ja to sobie zostawiłam na puentę, tą wodę lejącą się z sufitu tego sekretarza organizacji partyjnej. To bardzo to była przyjemna praca. No i dzięki temu, że poświęciłam naprawdę sporo czasu na to, udało się zbudować reportaż, który bardzo dużo przemycał informacji o stanie Ursusa i stanie produkcji, ale nie przemycał tego w sposób bezpośredni, tylko jak gdyby poprzez sytuacje, które zdarzały się bohaterom. Na przykład rozkład jazdy pociągów, który bardzo tam zajmuje taki blok cały w tym reportażu, który się wiąże z przejazdami Fiutkowskiego, no po prostu to jest no, informacja o tym, jak żyje ta załoga. Bo gdzie indziej podana jest także informacja o tym, jaki procent ludzi odjeżdża z jakich odległości. Ja potem oczywiście te rozmowy musiałam jeszcze uzupełnić informacjami ze związków zawodowych, bo związki zawodowe bardzo dużo wiedziały o tych kłopotach. No, związki zawodowe wtedy się zajmowały kłopotami załogi, więc zdaje się głoszę chwałę PRL-u w tej chwili, naprawdę tak było. No i te związki zawodowe wiedziały, jaki procent dojeżdża, z jakich odległości dojeżdża. Ile tych pociągów im służy, a ile wycofano z obiegu, a jak się wyglądają spóźnienia na tych trasach. I to wszystko zostało nanizane na tych ludzi. Także tam, no może to i wyszedł produkcyjniak, ale jednak z dużą zawartością ludzkiego losu. No a już takie historie jak to, naprawdę, że duma starego narzędziowca Przybylskiego, z sukienek, które szyje swojej żonie, bo on umie szyć sukienki, bo dobry narzędziowiec
zna się na materiale, jaki by to nie był materiał. I on potrafi materiał skroić i dopasować i skonstruować. Małgorzata Szejner od lat mówiła i wszyscy to powtarzają, a nawet Szczygieł jej to ukradł, że nie Szczygieł, tylko Szczegół buduje, to jest taka... Rusztowanie dla pamięci. Jest rusztowaniem dla pamięci. Tak, ale to wszystko wiemy i to będziemy tam sobie przerabiali, ale chodzi o pokazanie w tekstach, wiesz, jaki szczegół, i zresztą mówiłaś o tym już, ale może jeszcze warto się nad tym pochylić i pokazać, jaki jest efekt tego szczegółu właśnie, że znalazłaś ten szczegół, jeden, drugi, trzeci w różnych historiach i one te szczegóły pozwoliły uzyskać taki efekt, prawda? Gęstości opowieści, takiej fizyczności, takiego możliwości zaangażowania się czytelnika w ten świat, nawet przejścia w ten świat, bo to wszystko też powoduje, że to zaczyna być obraz, dzięki szczegółom ten obraz staje się plastyczny, prawda? I staje się taki dotykalny, zmysłowy, tak? Tak, naturalnie, ale szczegół to w ogóle to jest jeszcze większa sprawa, dlatego że w ogóle my przecież zaczynamy od szczegółu. To znaczy wybieramy z rzeczywistości jakiś temat, który jest szczegółem, prawda, tej rzeczywistości. Potem okazuje się, że ten temat musimy także z tego tematu ogólnego, który sobie wybierzemy, no na przykład wybieramy sobie ten Ursus, prawda? To z tego Ursusa musimy wybrać następny szczegół, którym jest narzędziownia. Potem musimy wybrać sobie jeszcze następny szczegół, którym są bohaterowie. Potem mamy indywidualnego bohatera. I potem ten indywidualny bohater ma swoje szczegółowe życie, które się pojawia w wielu szczegółowych sytuacjach, które składają się na dzień jego życia, ten jeden dzień życia, który też jest szczegółem. Więc właśnie ze szczegółem mamy bez przerwy do czynienia w reportażu. Po prostu reportaż jest z założenia sztuką szczegółu. Ja miałam taką przyjaciółkę, która była bardzo wesołą dziewczyną i miała nad łóżkiem napis: pamiętaj o zbliżeniu. Ale to nie był wcale napis frywolny. Ona była wybitną dokumentalistką. To był napis dwuznaczny. Chodziło o zbliżenie filmowe. No wyobraźmy sobie film bez zbliżenia. Szczegół jest zbliżeniem, który wiąże autora, tekst z czytelnikiem,